Witam serdecznie. Obejrzałem sobie spotkanie 1/16 finału Pucharu Polski między Stalą Mielec a Pogonią Szczecin. Zapraszam do oglądania. Teraz trochę o nim opowiem. Stal Mielec, zespół, który rozgrywa na co dzień swoje mecze w pierwszej lidze, jest pretendentem w sumie do awansu, natomiast swoje dwa ostatnie spotkania ligowe dość niespodziewanie przegrała w Głogowie i w Opolu. Dziwne, gdyż patrząc na to spotkanie, które właśnie teraz omawiam, mam zupełnie inny obraz Stali przed oczami. Pogoń Szczecin natomiast w poprzednim meczu przegrała w Krakowie z Krakowią 0-2. A jeśli chodzi o mecze pucharowe obu zespołów, to Stal wygrała w Grudziądzu z Olimpią 3-0, a Pogoń wygrała w Rzeszowie również na Podkarpaciu ze Stalą Rzeszów 1-0. I tamto spotkanie nie stało na najwyższym poziomie. Co mi się kojarzy na pierwszy rzut myśli ze Stalą Mielec, to, że w tym zespole gra wielu zawodników z przeszłością w Ekstraklasie. Między innymi jest to Mateusz Mak, Adrian Paluchowski, na ławce mamy Josipa Barisicia, Seweryna Kiełpina, jeszcze był tam Wojciech Lisowski, Maciej Urbańczyk grał w ostatnim sezonie Ruchu Chorzów w Ekstraklasie oraz Andrea Prokić. Także w momencie, gdy pomyślisz, że Stal Mielec jest pierwszoligowym zespołem, no to ta liczba zawodników, którzy mają tą przeszłość w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce, jednak daje to obraz zupełnie inny i pozwala myśleć nad tym, żeby Stal awansowała, bo ma nie dość, że infrastrukturę, ma kibiców. Jest głód ekstraklasowej piłki w województwie podkarpackim, bo nie ma tam żadnego zespołu w ekstraklasie. No i ponadto masz dobrych zawodników. I do niedawna miałeś jeszcze jednego z lepszych trenerów, Artura Skowronka, który został zwolniony. Ale jest tam wszystko to, żeby awansować do ekstraklasy i się w niej utrzymywać. Także ja szczególnie poza meczem Widzewa Łódź z Legią Warszawa bardzo mocno nastawiałem się jeszcze na to spotkanie właśnie Stali Mielec z Pogonią Szczecin i się w ogóle nie rozczarowałem. Stal Mielec na niebiesko, Pogoń Szczecin na biało. I powiem tak, pierwsza połowa może nie stała na najwyższym poziomie, może nie było tam dużo celnych zagrań, celnych podań, ale z jakiegoś powodu bardzo przyjemnie mi się to spotkanie oglądało. Ani się nie nudziłem, ani nie spoglądałem w telefon. Po prostu siedziałem i patrzyłem i delektowałem się wzrokiem, znaczy widokiem, nie wiem dlaczego, kompletnie nie wiem dlaczego, bo niektóre zagrania, tam były trzy podania max, potem była strata z obu stron. Tak jak zresztą pierwsza sytuacja Stali Mielec w tym spotkaniu. Bramkarz Pogoni Szczecin zresztą bardzo dobry, bardzo dobrze się zaprezentował, Bursztyn. Podał do Zecha, Zech zrobił kompletny błąd i piłka wpadła pod nogi Adriana Paluchowskiego. No i to była pierwsza sytuacja, kiedy już mogli być prowadzenie Mielczanie. Strzelił właśnie w Bursztyna i piłka nie wpadła do siatki. Ale później mieliśmy już bramkę i strzelił ją właśnie Adrian Paluchowski na 1-0, też po bardzo ładnej akcji mimo wszystko. I wydawało mi się, że przy podaniu do Adriana był spalony, natomiast nie było go kompletnie. Panowie realizatorzy pokazali to na powtórce, że nie było tam w ogóle spalonego, gdyż piłka i noga zawodnika podającego była bliżej bramkarza. Druga bramka Mateusza Maka, który jest mistrzem Polski, jakby nie patrzeć, z poprzedniego sezonu. I to był taki gol, no w sumie nie w stylu Maka, bo Mak takich bramek za dużo w Ekstraklasie nie strzelał, bardziej strzelał bramki z ziemi, więc to była taka miła odmiana. No i po tych bramkach, no w pierwszej połowie nie działo się za wiele, oprócz pierwszej bramki Adriana Paluchowskiego. Pogoń grała słabo, bo tutaj mówię ciągle o Stali Mielec, teraz powiem coś o Pogoni. Pogoń grała słabo i mieliśmy w drugiej połowie kilka zmian. Wszedł m.in. Kowalczyk, Buksa. To miało napędzić portowców, jednak no i trochę napędziło, bo Buksa po wejściu mimo wszystko strzelił bramkę, która była ze spalonego, ale gdyby nie on, to no, Pogoń praktycznie nic by nie zagroziło bramce Mielczan. Wszedł jeszcze na boisko w Pogoni Wędrychowski, który no odnotował występ po prostu. No i też trzeba przyznać, że po tej bramce drugiej Mielczan to Pogoń przejęła inicjatywę, też właśnie mówię za sprawą tych zmian. I to spotkanie oglądało się dobrze, no Stal się broniła, wybroniła, wygrała 2-0 to spotkanie. Jest to chyba i pierwsza taka sensacja tej 1/16 finału Pucharu Polski. Chyba że za sensację weźmiemy awans błękitnych Stargard po meczu z Sandecją Nowy Sącz, gdzie wygrali 3-0. I jest to mimo wszystko sensacja, no. Stal Mielec ostatnie dwa spotkania, no mówię, z jednymi z najsłabszych zespołów w pierwszej lidze przegrała wyjazdowo i dzisiaj pokonała trzeci zespół Ekstraklasy, zespół, o którym mówiło się przed sezonem, że będzie kandydował do mistrzostwa. Dalej kandyduje, ma duże szanse, bo ma kilka punktów straty do Płocka, chyba jeden tylko.
No jest to sensacja, szczególnie, że Pogoń wydawało się, że podchodzi do tego turnieju dość poważnie, a okazało się, że na pierwszoligową Stal wyszła bardziej rezerwowym składem niż na Stal Rzeszów, która gra w drugiej lidze. Także no, dziwne to, dziwne. W opisie, jakby ktoś był jeszcze ciekawy, załączam wszystkie wyniki, jakie do tej pory były i pary zespołów, które dopiero rozegrały swoje mecze. Następne spotkania obu zespołów, bo jeszcze nie skończyłem, trochę tak wyszedłem przed szereg. Następne spotkania obu zespołów. Stal Mielec zagra na własnym stadionie w ramach pierwszej ligi z Zagłębiem Sosnowiec, a Pogoń Szczecin zagra w ramach PKO Ekstraklasy u siebie z Lechem Poznań. No. A, i jeszcze plusy zawodnicy tego meczu. Jeśli chodzi o Stal Mielec, wpisałem sobie, jest to Paluchowski, strzelec bramki, Mateusz Mak, strzelec bramki oraz Gettinger. Stal Mielec zagrała dobry mecz. A jeśli chodzi o Pogoń, no to damy Adam Frączak wrócił do składu i objął opaskę kapitana po bardzo groźnej chorobie. To nie była żadna kontuzja, tylko choroba zagrażająca życiu. I jest to, jest widok, który napawa, no wzrusza. Buksa dobrze zagrał, Bursztyn na bramce, bardzo mi się spodobał ten zawodnik. No i to chyba wszyscy. Dziękuję wam za uwagę, widzimy się w następnych meczach pucharowych. Mówię o Widzewie z Legią zaraz, więc muszę spieszyć się, żeby to zmontować. Cześć, zapraszam do subskrybowania jeszcze oczywiście, bo zapomniałem powiedzieć. Żegnajcie. Znaczy cześć.